Witam Was serdecznie Słowem Bożym, które zapisane jest w psalmie 138, wierszu 2. Wysławiam imię Twoje za łaskę i za wierność Twoją, bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. Oraz z pierwszego listu apostoła Piotra, z pierwszego rozdziału 23 wiersza. Jesteście odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Każdy z nas ma swoje imię. Nadanie imienia jest czymś bardzo ważnym. W Biblii nadać komuś imię to przede wszystkim nadać komuś tożsamość i ważność. Przede wszystkim dać komuś istnienie. Dzięki imieniu można się do kogoś odezwać. Czasem znaczenia imion wiązało się z danym miejscem lub danym wydarzeniem. Biblia podaje ponad 3000 imion. Jedne z nich mają konotacje pozytywne, inne też mają konotacje negatywne, pejoratywne. W tradycji hebrajskiej nadać komuś imię było czymś istotnym i ważnym. Imię było związane z kulturą, imię było związane z religią, czy też z przekazami rodzinnymi. Imię miało oddawać cechy danej osoby. Najważniejsze imię, które w Biblii jest wymienione, to imię Boga, czyli Jahwe. Jezus w swoim członie imienia ma Jahwe zbawieniem moim, więc Jego imię wskazuje przede wszystkim na to, że poszukujemy łaski Bożej w Słowie Bożym i tym, co to Słowo Boże nam przekazuje dzisiaj. A przekazuje nam to, że należy czcić imię Pana Boga. Należy to imię szanować, ponieważ to imię również prowadzi do odrodzenia oraz nawrócenia. W kierunku tego imienia możemy się zwracać w naszych modlitwach. Często mówimy: Panie Boże miłosierny, Ty, który jesteś łaskawy, Ty, który jesteś wszechmocny, który posiadasz moc. Zwracamy się do Tego, który jest wyższy od nas, a Jego imię jest bardziej chwalebne i honorowe. Dlatego też życzę Wam dzisiaj tego, byśmy zastanowili się nad Bożym imieniem. Co ono ma nam do przekazania? Jaką niesie z sobą siłę i tożsamość? A na zakończenie tego krótkiego rozważania przytoczę słowa z Biblią na co dzień. Nie milkną Twoje słowa kierowane do nas. Twoje dobre wskazania są nam pomocą i radością. Panie, dziękujemy Ci, że wciąż na nowo stwarzasz nasze serce przez swojego Ducha, który żyje w nas. Dobrego, miłego dnia. Pozostańcie z Bogiem.